Celebrity Symphony Orchestra powstała zaledwie 2 lata temu, by uczcić 50-lecie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W kwietniu tego roku wraz z Polonio Singers brała udział w premierze Nieszporów Kućmierskich. Na tym koncercie pod batutę Andrzeja Rozbickiego wystąpiła w koncercie galowym. Dyrygent Andrzeja Rozbickiego, który zasługuje na specjalne przedstawienie jego postaci, przedstawimy w kolejnym programie. Dla młodego 15-letniego pianisty i kompozytora Daniela Wnukowskiego, urodzonego w Windsor, udział w tym koncercie miał szczególne znaczenie. Nie tylko mógł wystąpić przed publicznością torontońską, zagrać z Orkiestrą Symfoniczno-Koncert Warszawski, wystąpił w koncercie poświęconym kombatantom. Marzeniem Daniela, który już w wieku 6 lat zaczął komponować, było zagranie swojej kompozycji. Publiczność nie pozwoliła jemu zejść ze sceny. Zagrał na bis. Do tego koncertu będziemy wracali w kolejnych programach. Join us for a salute to Polish combatants of World War II in Canada, a 50th anniversary celebration of music and dance, Sunday, May 4th at the Ford Center in North York. Enjoy a memorable night with the Celebrity Symphony Orchestra, music director Andrzej Rozbicki, prima ballerina Gisela Witkowski, 15-year-old piano soloist Danny Wnukowski, baritone Andrzej Hiolski, soprano Maria Knapik-Sztramko. For tickets call 872-2222. Znanego muzyka, nauczyciela, dyrygenta, mężczyznę 1996 roku, Andrzeja Rozbickiego. Mężczyzna roku 96. Tytuł ten zostaje mu przyznany przez Fundację Ireny Marka Markowskich. Andrzej Rozbicki, muzyk, dyrygent, nauczyciel. Swoją karierę rozpoczął w Warszawie, już w trakcie studiów. Miałem taki zespół, kwintet właściwie dęty, gdzie grałem na fagocie. I wysłano nas do Włoch na konkurs, który się tam właśnie odbywał. Pojechało nas 5. I oczywiście żeśmy się całą drogę, właściwie trasa była bardzo atrakcyjna, bo jechaliśmy autobusem przez Wiedeń, w ogóle to był pierwszy wyjazd na zachód. Oczy żeśmy wszyscy otworzyli wtedy i mieliśmy do wyboru. Jedziemy, gramy i wygrywamy, albo jedziemy i zwiedzamy. I od tej pory Rozbicki koncertuje i zwiedza. Pierwszym instrumentem, na którym grał, był fagot. Z tym fagotem, co grałem, on mi właściwie do dzisiaj pomaga. Muszę powiedzieć, że nawet pierwsze $50 zarobiłem w Kanadzie właśnie na fagocie, grając w Royal Canadian Artillery Band tu w Toronto. Zresztą tam poznałem sporo muzyków. I tu się zresztą okazało, że grając na jednym instrumencie, czy nawet na trzech, jak ja do tej pory próbowałem, to właściwie nie mam specjalnie żadnych szans w Kanadzie. Mimo sukcesu w Polsce i w Europie, w Kanadzie trzeba było wszystko zaczynać od początku. Ksiądz Bąk zatrudnił mnie do świętego Maksymiana Kolbe jako dyrygenta. Sprawdzał, pamiętam jeszcze te wizyty u niego w domu, sprawdzał, czy ja mam żonę, czy ja mam dzieci, jak to wszystko wygląda. Takie to były wtedy czasy, może, nie wiem. W każdym razie i u księdza prowadziłem chór harfa, myśmy się tak nazywali, prowadziłem przez właściwie 3 lata. To był 85-88 rok. Zresztą z tym chórem pojechałem do Polski, byliśmy we Włoszech, wygraliśmy konkurs w Koszalinie. Andrzej Rozbicki mówi o muzyce jak o największej miłości. To jego pasja i życie. Czy mógłby żyć bez muzyki? Ja myślę, że chyba nie, bo jednak to takie są, powiedzmy, duże słowa. Ja myślę, że nie, bo właściwie cały czas, całe moje życie właściwie to jest. Ja pamiętam, jak ojciec mnie prowadzał
małym, takim małym chłopcem i prowadzał mnie na fortepian i pamiętam moją panią nauczycielkę, gdzie powiedzmy po wykonaniu powiedzmy kilku jakichś tam pasaży. Oczywiście ja grałem w piłkę wtedy, tak każdy na podwórku, wpadałem spocony z brudnymi tymi rękoma, więc ona tłukła mi po łapach, pamiętam jak dzisiaj. No oczywiście szedłem, myłem te ręce i powiedzmy te ganki późnieśmy grali. Ale później oczywiście ja miałem, tato mnie wysłał na akordeon, grałem na akordeonie, później grałem na saksofonie, także właściwie to wszystko rosło. I nadal rośnie kariera Rozbickiego, a jego talent rozwija się. W Polsce uwierzył w siebie. W czasie studiów ukończył jednocześnie dwa wydziały. Otrzymał dyplomy z dyrygentury chóralnej i instrumentów dętych. Co mi w sumie bardzo się przydało w Kanadzie, bo jednak wszyscy na początku chcieli no, widzieć, jak ten dyplom wygląda. Ja ten dyplom nawet mam nie jeden, a dwa. W związku z tym UofT w Toronto dało mi degree Master of Music Education and Music Performance. Także mam oficjalny tytuł tutaj, który powiedzmy pomógł się dostać do szkoły kanadyjskiej, zresztą z miejsca. Tak. Nieprzypadkowo też on właśnie podjął się prowadzenia koncertów nieszporów ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza. Ale uwierzyłem w tę muzykę. Autentycznie ono to mnie ruszyło. Zacząłem słuchać codziennie. Czym więcej słuchałem, tym mówię, no nie, ja muszę. A jeszcze mi tutaj pewni ludzie powiedzieli, Andrzej, no jeśli ty nie zrobisz, to tu nikt nie zrobi. Ty musisz, tak jakoś nabili mnie, napompowali mnie powiedzmy tą energią. No i zacząłem rozmowę. Zadzwoniłem do pana Janka Kantego i właściwie żeśmy zaczęli rozmawiać. Kolejnym sukcesem był koncert z okazji 40-lecia firmy PKO. Trzy soprany. Bardzo jestem, że tak powiem, zadowolony z tej ostatniej współpracy z PKO. Myślę, że PKO też ma podobne zdanie. I jestem, mam nadzieję, że w dalekiej przyszłości zrobimy, nie będziemy czekać na następny jubileusz, tylko zrobimy następny jakąś dużą sprawę i duży koncert. Wprawdzie maestro nie lubi mówić o planach na przyszłość, ale plany przecież ma. Z planów ja mam dużo. Ja myślę, że planów nie mam nie tylko na tydzień, na rok. Ja mam na właściwie wypełnionych pomysłami. Ktoś mnie się spytał właśnie. Ja mówię, ja pomysłów mam do końca życia. Powiedział, tylko czy starczy mi z czasu, żeby je zrealizować. Chciałbym, żeby u nas z nami śpiewali najlepsi z najlepszych. Andrzej Rozbicki wnosi w życie kulturalne dobre tradycje muzyczne. Tak jak do swojego domu wniósł dobre tradycje wyniesione z domu swoich rodziców. W jego domu panuje cudowna, rodzinna atmosfera. Ania właściwie ma duży talent, powiedział. Większy aktorski, bym powiedział, nawet niż muzyczny. Ania gra i gra na klarnecie i gra na fortepianie, gra właściwie, czyta nuty przede wszystkim, co jest ważne. Ale ja ją widzę na scenie, ja ją widzę, ona ma bardzo duże zacięcie aktorskie. Najładniej tatę parodiuje, także z moim akcentem, ze wszystkim razem. Także jest to taka dosyć utalentowana dziewczyna. Żona jest lekarzem. Żona była w Polsce lekarzem okulistą. Tutaj zdała ten egzamin medyczny i właściwie mieliśmy do wyboru przeprowadzić się do Halifaxu albo gdzieś indziej, bo tam miała w jakiś już powiedzmy nagraną sprawę internshipu, aleśmy się zdecydowali tutaj i ona zrobiła College of Naturopathy Medicine. Zrobiła tu licencję. Jest jedną z nielicznych osób, która ma licencję tak zwanego naturalnego leczenia. Ona jest dla mnie najlepszym lekarzem. Ja myślę, że nie jestem również najgorszym muzykiem dla niej. A dla nas Andrzej Rozbicki jest mężczyzną roku 96. Jako Polacy jesteśmy dumni z mistrza i życzymy dalszych sukcesów. Warto tak żyć, by nie tylko samemu cieszyć się życiem, lecz by i innym dawać radość i przykład godny naśladowania. I my gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Prace mogą być podziwiane do dnia 3 maja. Darek Barecki, Rozmaitości. Pan Andrzej Rozbicki jest od nas osobiście w naszym studiu, żeby zaprosić nas na kolejny koncert. Bardzo proszę, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie to kolejne duże wydarzenie. Proszę państwa, już 4 maja, czyli za tydzień, zapraszam państwa na wielkie wydarzenie. Mam nadzieję i również święto naszych kombatantów, mianowicie 50-lecie kombatantów zostanie uczczone muzycznie, bym powiedział. Proszę państwa, Ford Center for Performing Arts, czyli w North York, będzie to właściwie pierwszy koncert nasz, polski tam. W jednej z najlepszych sali koncertowych Kanady. Wystąpi ponad 120 wykonawców, proszę państwa. Celebrity Symphony Orchestra powiększona tym razem. Będzie ponad 70-osobowy chór. I oczywiście znakomici soliści z Polski. Czy oni wszyscy, będzie taki moment, że no wszyscy na scenie? Tak, będzie taki moment, a właściwie będzie to 23-4 minuty, proszę państwa. Może zacznę od końca w takim razie koncertu. Mianowicie będzie to
po raz pierwszy w Ameryce Północnej wykonanie Wojciecha Kilara utworu pod tytułem Exodus. Exodus Kilar napisał w 1981 roku i dedykował go idei Solidarności. Mm-hmm. I tu mnie bardzo pasuje ten utwór, chociażby już pomijając aspekty muzyczne, mm-hmm. jako że Exodus, powiedzmy, myśmy przyjechali, a właściwie chcemy uczcić teraz naszych kombatantów, jest jak to jakby powolna zmiana warty, a zatem jest to, proszę Państwa, niesamowicie piękny utwór. Utwór, który jest podobny, powiedziałbym, w jakiś sposób do Bolera, Ravela, także dla każdego ucha. Jest to szalenie dynamiczny utwór i tym utworem będziemy kończyli koncert. Jeszcze, ale czym zaczynamy? Właśnie, czym zaczynać? Tak, szybciutko. Tak, zaczynamy, proszę Państwa, wystąpi Gisela Witkowski, pryma baleryna na naszego baletu tu w Kanadzie. Będzie tańczyła do muzyki Chopina. Jest znakomity Dany Wnukowski, który będzie grał Warsaw Concerto. Będzie oczywiście Maria Sztramko, która obok wielu pieśni i utworów wykona również odgłosy wiosny, co jest na czasie i mam nadzieję, że będzie to również wielkim wydarzeniem. Oczywiście jest wiele innych utworów. Chiolski? Tak, oczywiście. Andrzej Chiolski, który Proszę Państwa, jest to koncert, powiedział, gwiazd, który razem żeśmy, że tak powiem, złączyli, żeby uczcić nasz 50-lecie naszych kombatantów. I myślę, że będzie to wielkie wydarzenie, tym bardziej, że robimy dodatkowy koncert. Panie Andrzeju, ten plakat, który teraz widzimy, jest to plakat, który w zasadzie jest znany wszystkim mieszkańcom Toronto i nie tylko. Czy ten plakat tak przyciągnął ludzi, że będzie pan miał dodatkowy koncert? Tak, proszę Państwa, tak się złożyło, że na 7.30 w zasadzie już zostało bardzo, bardzo niewiele biletów. Zapraszam na godzinę 15 czy na 3 po południu, szczególnie studentów. I ma pan specjalne zniżkowe bilety dla studentów, tak? Tak, szczególnie są, tak, oczywiście, i myślę, że dwa koncerty. Będzie to wydarzenie, tak jak rok temu świętowaliśmy Nieszpory, tak myślę, że będzie to kolejna duża sprawa. Jestem ogromnie dumna, że nasza stacja, uznając pana pracę i to dzieło, które pan tworzy, jest również sponsorem. Tak, jest głównym media sponsorem i chciałbym tu serdecznie podziękować stacji za wspaniałe reklamy, które tutaj zostały zrobione. To my panu dziękujemy za ten kolejny koncert, który jestem przekonana będzie wspaniały. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję do zobaczenia za tydzień w takim razie. Dziękuję. Słuchajcie, naprawdę mam nadzieję, że ten koncert będzie tak wspaniały jak poprzednie. Pan Rozbicki zresztą dał dowód, że potrafi to zrobić. Teraz proszę pana, żeby pan pozostał ze mną i wysłuchał komunikatów o innych imprezach w najbliższym czasie. Witam Państwa, Elżbieta Wolska. Szczególnie serdecznie witam wszystkie matki. Jutro obchodzą święto, swoje święto. Na moim stoliku stoją piękne kwiaty, które otrzymałam z kwiaciarni Victoria Flowers przy 416 Roncesvalles Avenue. Właścicielka kwiaciarni, pani Alicja, w ten sposób składa życzenia wszystkim matkom. A nam przypomina, że kwiaty są najprzyjemniejszym prezentem. Pani Alicjo, pani również życzymy pięknego dnia matki. Z wydarzeń ostatniego tygodnia najważniejszy był wielki koncert z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie. Pozostanie zawsze w pamięci tych, którzy przybyli do Ford Center 4 maja. Oto krótki urywek z tego koncertu. Dla młodego 15-letniego pianisty i kompozytora Daniela Wnukowskiego, urodzonego w Windsor, udział w tym koncercie miał szczególne znaczenie. Nie tylko mógł wystąpić przed publicznością torontońską, zagrać z Orkiestrą Symfoniczną Koncert Warszawski, wystąpił w koncercie poświęconym kombatantom. Marzeniem Daniela, który już w wieku 6 lat zaczął komponować, było zagranie swojej kompozycji. Publiczność nie pozwoliła jemu zejść ze sceny. Zagrał na bis. Do tego koncertu będziemy wracali w kolejnych programach. Koncertu warszawskiego. Do zobaczenia za tydzień. We'll be right back.
konkursie akordeonistów Polak Tadeusz Kudla zdobył 3. miejsce. Po zakończonym konkursie artysta wystąpił w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej na koncercie dla Polonii. Miałam okazję poznać artystę, któremu konsul generalny złożył gratulacje. Panie Tadeuszu, serdecznie panu gratuluję zajęcia zaszczytnego 3. miejsca w tak dużej konkurencji. Bardzo się cieszę, że przedstawiciel Polski zajął 3. miejsce w tym konkursie, w tym festiwalu. Na pewno chciałem panu wręczyć książkę wydaną przez Canada Business Foundation of Canada. Książkę wydaną przez nich na 125-lecie Kanady. A przy okazji chciałem podziękować panu Andrzejowi Rozbickiemu za zorganizowanie całej imprezy przyjazdu pana, jak również Polskim Liniom Lotniczym LOT za sponsorowanie tego przyjazdu tutaj. Już nie chciałem ze swojej strony podziękować za ogromną życzliwość, z jaką spotkałem się tutaj wśród Polonii kanadyjskiej. Czy zajęcie 3. na świecie Witolda Lutosławskiego. Na kilka dni przed koncertem, który stanowić będzie jedno z największych wydarzeń artystycznych obecnego sezonu muzycznego w Kanadzie, rozmowę z Witoldem Lutosławskim przeprowadził absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej, mieszkający na stałe w Toronto dyrygent Andrzej Rozbicki. Panie Witoldzie, zaczął pan studiować właściwie bardzo wcześnie i pierwszy utwór, który pan napisał, to też były właściwie wieku, jeśli mogę zapytać, kilkunastu lat, prawda? Studiował pan grę na skrzypcach, na fortepianie i w Konserwatorium Warszawskim, prawda? Czy może nam pan powiedzieć, jak się zaczyna być kompozytorem? Jakie to były pierwsze... To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że ja nie pamiętam siebie obojętnego dla tej sprawy. Mając kilka lat już myślałem o tym, kiedy improwizowałem na fortepianie, że chciałbym być kompozytorem. No i mając 9 lat napisałem prawidłowo, ortograficznie, krótki utwór na fortepian, jeśli można to utworem nazwać. I od tego się to zaczęło. I nigdy nie myślałem o jakimkolwiek innym zawodzie, o jakimkolwiek innym zajęciu. Które z utworów sprawiają panu jakie formy sprawiają panu największe trudności, jeśli chodzi o warsztat twórczy? Czy powiedzmy napisać duet jest, ja rozumiem o formy, że to jest powiedzmy dużo mniejsza sprawa, czy również koncepcyjnie zabiera dużo czasu niż powiedzmy te wielkie formy? Wiecie pan, do pewnego czasu ja dzieliłem czas pomiędzy tę muzykę, którą chciałem pisać, jak to się mówi, dla siebie, i tę muzykę, którą można nazwać muzyką użytkową, jak to Hindemith nazywał Gebrauchsmusik. Więc zaraz po wojnie była po prostu konieczność pisania takiej Gebrauchsmusik, bo były wielkie potrzeby. Szkoły nie miały repertuaru, audycje dla dzieci w radiu i różne tego typu potrzeby. I to był właściwie nasz obowiązek i w pewnym sensie nawet dawało to dużą satysfakcję, że się coś dobrego robi dla odbudowania kulturalnego życia w Polsce. Ten podział na muzykę użytkową i muzykę, którą, jak to się mówi, pisze się dla siebie, on odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu przez pierwsze lata po wojnie. Ale to nie trwało zbyt długo, to trwało do połowy lat 50. Potem już tej muzyki użytkowej nie pisałem. Ale przed tym potrzebne to było nie tylko dla mnie jako źródło utrzymania, ale również jako obowiązek wobec potrzeb dla kulturalnego wykształcenia, w szczególności młodego pokolenia. Dlatego pisałem łatwe utwory dla szkół, dlatego pisałem piosenki dziecinne. Ale zadał mi pan pytanie, co sprawia mi trudność. Otóż właśnie te utwory, które przed chwilą wymieniłem, nie sprawiały żadnej trudności. Wymyśliłem, czy jak to powiedzieć, stworzyłem sobie pewnego rodzaju technikę do tych, właśnie służącą mi do tych utworów. Polegającą na tym, że to były łatwe, bardzo często z ludowych źródeł brane melodyjki, akompaniowane bardziej wyszukaną harmoniką. I to stanowiło
dosyć dużą liczbę moich utworów, ale ja nie przywiązuję do nich specjalnej wagi. Dlatego też uważam nawet taki utwór jak koncert na orkiestrę za utwór trochę marginesowy, dlatego że on był właśnie w tym języku napisany. Ponieważ to było zbyt wcześnie na to, aby zużytkować te wysiłki, rezultaty moich wysiłków, które rozpocząłem w 40-tych latach, chcąc stworzyć język dźwiękowy dla moich przyszłych kompozycji. Na przykład utwory, które będą tutaj wykonane, dwa z nich, mianowicie Partita i Łańcuch drugi na skrzypce z orkiestrą, stosunkowo w krótkim czasie zostały napisane. Tak samo bardzo szybko zostały napisane przez Rocza, króciutki utwór na rocznicę Eliota Cartera, amerykańskiego kompozytora, albo też interludium, które napisałem, aby przedzielić dwa utwory skrzypcowe. Te rzeczy szły bardzo szybko. No a na przykład trzecią symfonię pisałem 10 lat, ale to dlatego, że pierwsze dwa lata straciłem, dlatego że napisałem rzecz, którą całkowicie zdyskwalifikowałem, główną część symfonii, i napisałem zupełnie co innego. Także oczywiście te wielkie formy więcej zabierają czasu i człowiek jest bardziej wymagający, przynajmniej ja jestem bardzo wymagający, bardzo dużo odrzucam, bardzo dużo szkiców idzie do kosza. Ja myślę, że wielu z Państwa zainteresuje pytanie, które chciałbym następnie Panu zadać. Jak wygląda Pana warsztat artystyczny, powiedzmy twórczy? Czy pisze Pan, powiedzmy, przy fortepianie, czy po prostu pisze Pan z głowy, tak jak wielu kompozytorów po prostu, czy przy komputerze, czy jak to wygląda? W każdym razie nie przy komputerze, to jest niestety już nie do mnie należy ten aparat, nie do mojego pokolenia. Natomiast fortepianu używam, ale nie do ściśle do komponowania, w szczególności nie gram swoich utworów na fortepianie, bo one się nie dadzą grać. Tak. Prawda, w szczególności utwory orkiestrowe. Ale ja nie lubię tracić kontaktu z żywym dźwiękiem, dlatego wszystkie ewentualnie pomysły harmoniczne są zawsze badane w ten sposób, właśnie w sposób doświadczalny, że ta wrażliwość na jakieś współbrzmienie jest testem dla tego współbrzmienia. To się akceptuje lub nie. Tak. I są rzeczy, które człowiek odrzuca, są rzeczy, które chętnie rozwija. Ja uważam, że na tym polega właśnie postęp, że człowiek unika tego, co go irytuje w poprzednich utworach, a rozwija to, co uważa, że się udało. Chciałbym również zapytać, jaki jest Pana stosunek do muzyki przeszłości, ale tej polskiej? Czy powiedzmy Chopin, czy Szymanowski mają na Pana, mieli na Pana jakiś wpływ konkretny, powiedziałbym? Proszę Pana, Szymanowski miał na mnie bardzo duży wpływ, jak byłem bardzo młody. Jak miałem 11 lat i usłyszałem po raz pierwszy trzecią symfonię Szymanowskiego, to było to dla mnie, jak kiedyś to określiłem dla kogoś i ktoś to nawet cytował, jak otwarcie drzwi na jakiś fantastyczny, nieznany ogród. Mhm. To była taka inicjacja w świat muzyki XX wieku. Natomiast to się bardzo szybko skończyło i właściwie praktycznie biorąc, Szymanowski nie miał na mnie wpływu w mojej dojrzałej twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o Chopina, to muszę powiedzieć, że Chopin należy właśnie do tych wielkich kompozytorów, od których ja otrzymałem najważniejsze lekcje w moim życiu. To jest pan właśnie pianistą też, tak? Słucha? Jest pan pianistą zapewne. No tak, również. Ale to może nie z tym się specjalnie łączy. To się łączy po prostu z przeżywaniem muzyki Chopina. Będzie pan dyrygował w najbliższą niedzielę. Czy jest spowodowane, że pan, powiedzmy, często dyryguje swoimi utworami? Czy to jest spowodowane, powiedzmy, brakiem, ja jako dyrygent zapytam, zaufania do dyrygentów, czy to jest sprawa, że po prostu korzysta pan z zaproszeń i czy są jakieś inne powody? Wiecie pan, ja byłem kiedyś pianistą i ten pewien temperament wykonawcy ja mam od dzieciństwa. I on znajduje swoje wyżycie właśnie w dyrygowaniu koncertami własnych utworów. A dlaczego tak się stało, to też nie jest wolno od przypadku. Mianowicie wtedy, kiedy zacząłem pisać muzykę z zastosowaniem elementu przypadku,
a to się stało w 60-tych latach. Tak. Wtedy postanowiłem dyrygować sam, ażeby po pierwsze sprawdzić, czy to rzeczywiście jest wykonalne, czy to rzeczywiście da się z tego coś zrobić. Chciałem nauczyć się i ewentualnie tych, którzy by się tym interesowali, jak się prowadzi takie próby. Tak, to jest najlepsza lekcja. To jest bardzo ważne, prawda, bo to się różni w dużym stopniu od tego, jak się próbuje tradycyjną muzykę. Jak pan odpoczywa, bo przecież pracuje pan bardzo dużo, jeździ pan po całym świecie. To jest prawda. Czy ma pan jakieś hobby, my byśmy chcieli coś wiedzieć z tej drugiej strony? Tak, rozumiem. Widzi pan, hobby moje było, niestety już nieaktualne, było żeglarstwo śródlądowe. To znaczy na stosunkowo małych łodziach, piętnastkach, prawda, miałem nawet bardzo piękną piętnastkę, ale to się skończyło. Sforsowałem sobie rękę, zresztą nie w związku z tym, z czym innym, i przerwałem żeglarstwo i potem już nigdy do niego nie mogłem wrócić, bo zaczęły się już te wyjazdy koncertowe i tak dalej, także właściwie nie było na to czasu. I tego bardzo żałuję, bo to było najlepsze spędzanie wolnego czasu, jak i trudno sobie wyobrazić coś lepszego. Natomiast w tej chwili właściwie, praktycznie biorąc, nie ma takiego zajęcia, które bym uważał za coś, co nie ma związku z moją zasadniczą sprawą. Ciągle jestem zajęty. Jeszcze mam, jak to się mówi, czas ujemny, bo mi brakuje zawsze jakiejś godziny albo dwóch, albo jeszcze więcej każdego dnia. Jeżeli wziąć pod uwagę, że muszę być jeszcze swoim własnym sekretarzem, pisać wszystkie, całą korespondencję w czterech językach, tak. Nie mówiąc o korektach, które, jak pan doskonale sam wie, są koszmarem każdego kompozytora. I to też zabiera czas. Także bardzo dużo jest takich dodatkowych takich koszmarków, które człowiek musi spełnić. Podczas jutrzejszego koncertu, dyrygowanego przez kompozytora, wykonane zostaną utwory przedstawiające przekrój twórczości Witolda Lutosławskiego. Solistami będą Fujiko Imadzishi – skrzypce i Valdin Anderson – sopran. Przed koncertem o godzinie 7:15 odbędzie się dyskusja z kompozytorem. W ubiegłą niedzielę Tę śmierci wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Na 3 miesiące przed śmiercią Witold Lutosławski gościł w Toronto, prezentując swoje utwory na koncercie autorskim. Dla naszego programu udzielił być może swojego ostatniego wywiadu. Rozmowę z kompozytorem, którą nadaliśmy w październiku 1993 roku, przeprowadził znany Polonii z wielu koncertów dyrygent Andrzej Rozbicki. Witam Państwa. Nie wiedziałem, że będzie to ostatnie spotkanie z profesorem Lutosławskim, którego twórczość tak bardzo cenimy, którego utwory miałem okazję dyrygować, a którego kompozycje tak wzbogaciły literaturę muzyczną. Krzysztof Penderecki, jeden z naszych najwybitniejszych kompozytorów, zaraz po śmierci Lutosławskiego stwierdził, że polska kultura muzyczna straciła największego kompozytora zaraz po Chopinie. We fragmencie, który Państwo za chwilę zobaczycie, zapytałem profesora Lutosławskiego, co sądzi o polskiej muzyce, jaki wpływ miała na jego twórczość. Posłuchajcie Państwo, co kompozytor nam powiedział. Chciałbym również zapytać, jaki jest Pana stosunek do muzyki przeszłości, ale tej polskiej. Czy powiedzmy Chopin czy Szymanowski mają na Pana, mieli na Pana jakiś wpływ konkretny, powiedziałbym. Proszę Pana, Szymanowski miał na mnie bardzo duży wpływ, jak byłem bardzo młody. Jak miałem 11 lat i usłyszałem po raz pierwszy trzecią symfonię Szymanowskiego, to było to dla mnie, jak kiedyś to określiłem dla kogoś i ktoś to nawet cytował, jak otwarcie drzwi na jakiś fantastyczny, nieznany ogród. Mhm. To była taka inicjacja w świat muzyki XX wieku. Natomiast to się bardzo szybko skończyło i właściwie praktycznie biorąc, Szymanowski nie miał na mnie wpływu w mojej dojrzałej twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o Chopina, to muszę powiedzieć, że Chopin należy właśnie do tych wielkich kompozytorów, od których ja otrzymałem najważniejsze lekcje w moim życiu. To jest pan właśnie pianistą też, tak? Słucha? Jest pan pianistą zapewne. No tak, również. Ale to może nie z tym się specjalnie łączy. To się łączy po prostu z przeżywaniem muzyki Chopina. To Chopin miał na mnie olbrzymi i ciągle ma olbrzymi wpływ w pewnym
dosyć nieoczekiwanym sensie. Trudno byłoby to teraz tłumaczyć. To tak, zbyt rozumiem, tak, dajmy temu spokój, cześć. Prawda? Natomiast do takich właśnie kompozytorów, których twórczość uważam za najważniejsze lekcje w moim życiu, należą wiedeńscy klasycy. Haydn i Beethoven przede wszystkim. Ale również Debussy i jego następcy. Mhm. I to jest właśnie źródło tradycji muzyki XX wieku, w której ja czuję się tam mający jakiś udział. Stravinsky w kolejce tak, miał. Tak, Stravinsky, tak. Bartok, tak samo. Przecież tak, bez tak. Debussy'ego nawet Varese nie mógłby tak. istnieć, prawda? Tak, więc to właśnie ja odczuwam bardzo silnie w związku z tym, do czego sam zmierzam. Tak. Fragment, który Państwo obejrzeliście, pochodzi z koncertu, ubiegłorocznego koncertu z okazji 50-lecia kongresu, w którym to również wziął chór Symfonia z Hamilton oraz Kinga Mitrowska, gdzie również wykonaliśmy fragmenty z czwartego aktu Halki Stanisława Moniuszki. Celebrity Symphony Orchestra to nowa orkiestra, która powstała tu w polskiej dzielnicy, w centrum naszym. Siedzibę ma swoją w Bishop Maroko High School. I zaprasza ta właśnie orkiestra na swój wielki koncert. Koncert, który będziemy mieli okazję oglądać w najbliższy piątek, 17 lutego, godzinie 20 w Bishop Maroko Auditorium. W koncercie wezmą udział wspaniali soliści, wspomniana Kinga Mitrowska oraz Ania Safarzyńska, dwa soprany. Będziemy mogli usłyszeć wiele utworów Mozarta, Pucciniego. Również złożymy hołd Fryderykowi Chopinowi z okazji 185. rocznicy urodzin. Zagramy poloneza Adur Chopina w wersji oczywiście orkiestrowej. Również szykujemy wielką niespodziankę, mianowicie w tej symfonii Leopolda Mozarta wystąpią nasi politycy. Zaprosiliśmy wielu, a zaproszenie przyjęli i wykonywać będą następujący, mianowicie Barbara Hall, mer miasta Toronto, Jesse Fleece, Chris Korwin-Kuczyński, David Miller, czy pani minister Elaine Zięba. Będą oni grać na instrumentach perkusyjnych i myślę, że będzie to ciekawym sprawdzianem polityków, jak się wywiążą z tego muzycznego zadania. A zatem zapraszam Państwa wszystkich na najbliższy piątek, na godzinę 20, na wielki koncert galowy Celebrity Symphony Orchestra do Bishop Maroko. Bilety można, mam nadzieję, jeszcze nabyć w biurach, polskich biurach podróży Piast, PKO i Polimex. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia na koncercie. Zapraszamy na Bickiego. W drugiej części koncertu wraz ze znakomitą polsko-kanadyjską orkiestrą wystąpiło, anonsowanych jako grupa perkusyjna, kilku polityków. Zobaczmy i posłuchajmy, jak sobie z partyturą Toy Symphony Leopolda Mozarta dawali radę. Elaine Zięba, Jesse Fleece, Chris Korwin-Kuczyński, David Miller i Barry Dimmert. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu zakończył się w Nowym Jorku wielki festiwal zjazd Związku Śpiewaków Polski w Ameryce. Organizacja liczy już ponad 106 lat, a te zjazdy i konkursy odbywają się co 3 lata. Z wielką radością chciałbym poinformować Państwa, że chór Symfonia z Hamilton odniósł wielki sukces na tym festiwalu, mianowicie wygrał 3 pierwsze nagrody. Wygrał w konkursie ogólny, wygrał w kategorii chórów mieszanych, a ja miałem tą przyjemność, satysfakcję, że otrzymałem nagrodę dla najlepszego dyrygenta konkursu. W konkursie startowało 15 chórów z całych Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce zajął chór z Buffalo Quo Vadis pod dyrekcją Janusza Łukaszewskiego, a trzecie miejsce chóry z Nowego Jorku. Proszę Państwa, tym większa radość nasza była, że była wspaniała komisja muzyczna. Specjalnie z Polski przyjechał profesor Henryk Mikołaj Górecki, który przewodniczył tej komisji złożonych ze znakomitych fachowców. Pobyt Mikołaja Góreckiego pobyt ten był odnotowany przez największe środki masowego przekazu, łącznie z New York Times, który się nie mógł nadziwić, że kompozytor tej klasy, który odrzuca zaproszenia od najwybitniejszych orkiestr, pojawił się na tej właśnie polonijnej imprezie. Świadczy to tylko o wielkim, powiedzmy, zaangażowaniu i patriotyzmie naszego kompozytora. Wraz z chórem z Hamilton pojechały dwa chóry dziecięce. Był to zespół Uśmiech i zespół Radość z Mississaugi pod kierunkiem Ani Piwowarczyk. Zespoły te bardzo się podobały wszystkim. Również wystąpiła Kinga Mitrowska, dała dwa recitale. Jeden w konsulacie w Nowym Jorku, jak również w Marriott Marquis Hotelu. Była to wspaniała impreza, proszę Państwa. I chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim chórzystom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że Symfonia po raz pierwszy od 47 lat, proszę Państwa, szczyci się tym, że jest w posiadaniu pucharu kardynała Chlondla. Jest to najwyższa, powiedzmy, godność, najwyższy zaszczyt, jaki zespół śpiewaczy tutaj na tym kontynencie może osiągnąć. Cieszę się bardzo z tego sukcesu i w tym momencie chciałbym podziękować wszystkim chórzystom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu naszego chóru z Kanady. W koncercie galowym, koncercie głównym, kończącym cały festiwal, wzięło udział około 600 śpiewaków. Wykonali oni wiele utworów. Ja miałem też przyjemność prowadzenia Mazura z Strasznego Dworu i szereg innych utworów. Posłuchajcie Państwo, jak brzmiało 600 osób, 600-osobowy chór Związku Śpiewaków Polski w Ameryce. Oh.
Symfonicznym pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego. Pod dyrekcją znanego w Kanadzie dyrygenta Andrzeja Rozbickiego powstał w Toronto nowy polski chór. Trwają przygotowania do wykonania polskiego oratorium Pawluśkiewicza Nieszpory ludzmierskie. Chór powstał w celu właściwie wykonania dużego dzieła, które mam nadzieję wykonać w lutym. I właściwie w tym celu żeśmy się spotkali wszyscy razem. Spotykamy się w tej chwili dwa razy w tygodniu. No i pracujemy. Myślę, że nam to zaczyna wychodzić pomalutku, a jeszcze do lutego mamy troszeczkę czasu, więc myślę, że dołączy nas jeszcze sporo osób i będzie z tego zupełnie dobry zespół. Ja mówię o wspaniałym utworze, który napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz, Nieszpory ludźmierskie. Utwór, który został napisany 3 lata temu w Polsce, w Krakowie, do słów Leszka Moczulskiego. Jest to niesamowita w ogóle historia. Utwór zdobywa się wszystkie nagrody w roku ubiegłym i bieżącym. Utwór jest wystawiany od Jasnej Góry poprzez wszystkie większe sale właściwie koncertowe, większe katedry, większe powiedzmy stare zabytkowe pomieszczenia. No i wystąpiono do mnie właściwie z prośbą, czy nie moglibyśmy tego zrobić światowej premiery właśnie tutaj poza krajem, czyli u nas w Kanadzie. Tak się składa, że dysponuję orkiestrą symfoniczną, kanadyjską, którą prowadzę. No i w Toronto potrzebny byłby dobry chór, w związku z czym zebraliśmy się tu wszyscy, spotykamy się i mam nadzieję, że będziemy pracowali. Jest to tyle ciekawe, że z Polski przyjadą soliści. Jest Hanna Banaszak, jest Wójcicki, jest Wodecki, jest Turnał, jest Wójcicki, chyba wszystkich wymieniłem. Niemniej jednak jest to wspaniały skład pierwszego rzędu, że tak powiem, solistów, którzy tu dojadą. Pani Barbara Holmer miasta przyjęła patronat nad tym. Przyjedzie prezydent Krakowa, Ministerstwo Kultury łącznie z Ministerstwem Ontaryjskim jest to włączone. Mam nadzieję, że Polonia również poprze naszą sprawę i będzie to wielkie wydarzenie. Mam nadzieję, że to wszystko się odbędzie w katedrze Świętego Michała w downtown w Toronto. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Okres kolęd. Kolędy polskie to jest najpiękniejszy okres w ogóle w naszym muzycznym śpiewaniu, bym powiedział, biorąc cały rok pod uwagę. Tak, najbliższy koncert już mamy 3 grudnia. W Buffalo zresztą śpiewamy. Tam jest zjazd okręgu 9 Związku Śpiewaków Polski w Ameryce, którego zresztą mam zaszczyt być dyrektorem muzycznym. I tam właśnie jedziemy w najbliższą niedzielę i tam będziemy śpiewali w kościele świętego Stanisława. Jest to wspaniała impreza, każdy chór wykonuje po kilka kolęd, więc myślę, że to będzie nie tylko spotkanie śpiewaków, ale również jakby otwarcie sezonu naszego kolędowego. Gratulujemy panu Andrzejowi i nowemu chórowi. Na zakończenie naszego programu pokażemy państwu urywki z próby nad wykonaniem kolęd. A oto moje propozycje rozrywkowe i komunikaty. Klub Student... Powstały chór mieszany przyjmuje chętnych do wspólnego śpiewania. Najbliższym zadaniem chóru jest wykonanie Nieszporów ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza. W premierze obok chóru i 40-osobowej orkiestry symfonicznej wystąpią soliści z Polski: Hanna Banaszak, Jacek Wójcich, Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnał i Beata Rybotycka. Zainteresowanych śpiewaków, również członków innych chórów, prosimy o kontakt z dyrygentem Andrzejem Rozbickim. Tradycyjnie na zakończenie programu nasz koncert życzeń. Rozbicki, panie Andrzeju, w ubiegłym roku pan się rzeczywiście stał bohaterem. Został pan najlepszym dyrygentem w Ameryce Północnej. I no nie spoczął pan na laurach. Dzisiaj zapowiada pan wydarzenie znowu na ogromną skalę. Oddaję pan głos. No myślę, że będzie to rzeczywiście wielkie wydarzenie. Niebawem już 20 kwietnia będziemy gościli w Toronto Nieszpory ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Będzie to tyle wielkie wydarzenie, jako że zjedzie do Toronto sam kompozytor Jan Kanty, przyjedzie 6 solistów, przyjedzie obsługa techniczna, perkusista, realizator dźwięku, jak również wielu gości. A od października przygotowujemy chór tutaj nowy w Toronto, który ćwiczy 2 razy w tygodniu. Przygotowujemy również orkiestrę i spróbujemy to razem wszystko połączyć w przepięknym kościele St. Paul Church przy 227 Bloor Street East w Toronto.
Jest to kościół zresztą, w którym w 1984 roku nasz papież odprawiał mszę dla całego duchowieństwa. Jest to specjalny kościół, chyba największy i jeden z najpiękniejszych kościołów, jakie mamy tu w Toronto. Będą wspaniali soliści. Ja myślę, że są to najlepsze gwiazdy, właściwie nie tylko opery, a również piosenki, kabaretu. Przyjeżdża Zbigniew Wodecki, wszystkim znany. Wójcicki oczywiście. Rybotycka. Bardzo ciekawą osobą i myślę, że wszyscy wielbiciele wielkich głosów będą mieli przyjemność słuchać, będzie Elżbieta Towarnicka. Jest to sopran, gotycki sopran, liryczny, który właściwie w tej chwili stał się rewelacją w całym świecie, jej wykonania. Ostatnio Misa Solemnis Buenos Aires w Argentynie święciły wielkie, wielkie triumfy. Będzie, pomieliśmy Jagnę Jędrzyńską. Jagna Jędrzyńska jest to nowa postać, bardzo młoda osoba, która ukończyła studia w British Opera i właściwie w Anglii i śpiewa ostatnio nie w mamy Gdyni. Czasu na wszystkie życiorysy. Tak. Chciałam jeszcze dodać, że nawet plakat, który został wydrukowany z tej racji, został wydrukowany, przygotowany przez Jerzego Kołacza, tak? Tak. Jerzy Kołacz zrobił projekt. Myślę, że plakat również jest wydarzeniem artystycznym. Panie Jędrzeju? Co jest pana pierwszą miłością? Pana dom, żona czy pana muzyka? Ja myślę, że... Oj, żonie. Staram się dbać o moje obie dziewczyny, a myślę, że ręce mam pełne muzyki. Od zawsze rana, panu od tak się oczy śmieje, jak pan mówi o muzyce? Zawsze. No ja tego nie widzę, więc trudno mi powiedzieć. Ja panu życzę ogromnego sukcesu. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę wielki sukces. Ja mam nadzieję, że biletów nie zabraknie, chociaż może powinnam życzyć odwrotnie, bo wtedy pan Andrzej zrobi dodatkowy koncert. Jest to przecież niecodzienna impreza. Przypominam, że będzie to 20 kwietnia przy 277 Bloor Street i będę podawała jeszcze komunikaty. Bilety możecie państwo kupować już w biurach PKO i Polmex. Mieszkańcom London polecam targę 4 lat triumfy dziele. Udział wezmą soliści, 80-osobowy chór oraz orkiestra symfoniczna. Kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego wydarzenia artystycznego dowiemy się z rozmowy, jaką z dyrektorem artystycznym Nieszporów, skrzypaczką Haliną Jarczyk, przeprowadził Andrzej Rozbicki, dyrygent i organizator koncertu. Dzień dobry państwu. Zapewne wszyscy państwo wiecie, niebawem będziemy mieli wielkie wydarzenie artystyczne w Toronto, mianowicie będzie to koncert Nieszporów, Ludzimierskich, Jana Kantego, Pawluśkiewicza. Gościmy dzisiaj dyrektora artystycznego Nieszporów, specjalnie z Krakowa. Witamy serdecznie w Toronto panią Halinę Jarczyk. Pani Halino, niech nam pani powie, na czym polega sukces tych Nieszporów w Polsce? To znaczy, jak to się dzieje, że tysiące ludzi idą na powiedzmy, przedstawienia po prostu słyszałem, że nawet jeżdżą od miasta do miasta, żeby te Nieszpory oglądać. Tak, to prawda, zdarzają się takie sytuacje. Natomiast na czym polega sukces? Myślę, że zdarzają się czasem momenty artystom, że tekst i muzyka tak wspaniale ze sobą współgra, że powstaje bardzo duże zaiskrzenie i powstaje dzieło. No trudno powiedzieć, dlaczego się wielkie dzieła podobają. No, Bach się podoba, Mozart, teraz Pawluśkiewicz. Tak. My bardzo się cieszymy tu w Toronto, bo właściwie zaistniał tu Lutosławski, zaistniał Penderecki. Oczywiście niedawno gościliśmy pana Góreckiego, a niebawem będziemy gościli również kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza. Zresztą będzie to, myślę, wielkie wydarzenie poznać tutaj kompozytora. Pani Halino, przyjedzie wielu wykonawców, solistów z Polski. Jacy to będą wykonawcy? Wśród wykonawców mamy i Elżbietę Towarnicką, znakomity sopran oratoryjny, Jagnę Jędrzyńską, która kształciła się w Anglii w muzyce barokowej, ale z drugiej strony Zbyszka Wodeckiego, Grzesia Turnała, Jacka Wójcickiego czy Beatę Rybatycką, czyli jakby pomieszanie gatunków i aktorów śpiewających i muzyków, i wokalistów oratoryjnych. Natomiast dało to wspaniały efekt w koncercie i stąd niezmienność grupy solistów, która od momentu prapremiery praktycznie występuje w koncertach Nieszporów Ludźmierskich. W koncertach Nieszporów Ludzimierskich bierze udział duża orkiestra symfoniczna, wielkie chóry, oczywiście o solistach już wspomnieliśmy. Czy również z Polski przylatują realizatorzy dźwięku i światła? Tak, bierzemy ze sobą realizatora dźwięku, ponieważ zna koncert bardzo dobrze i wiem, że na niego mogę liczyć. Ale wracając do solistów, wykonawców, musimy wspomnieć tutaj o Gwendolyn Bradley, która w tej chwili jest w Deutsche Oper w Berlinie na kontrakcie, solistka Metropolitan Opera, która w grudniu 1995 roku wzięła udział w koncercie Nieszporów Ludźmierskich i zaśpiewała po polsku,
co wiadomo jest olbrzymim progiem trudności do przejścia dla zagranicznych wokalistów. Także mamy również światowej sławy gwiazdy. To bardzo podnosi prestiż. Proszę Państwa, chcieliśmy serdecznie zaprosić Państwa na wielkie wydarzenie, na wielki koncert Nieszporów Ludzimierskich, na spotkanie z Janem Kantym Paluśkiewiczem na 20 kwietnia do St. Paul Church przy 227 Blue Street East w sobotę. Zapraszamy bardzo serdecznie i gwarantujemy wspaniałe przeżycie artystyczne. W ubiegłą niedzielę odbyło się już drugie losowe... Z udziałem 80-osobowego chóru, 40-osobowej Celebrity Symphony Orchestra i solistów z Polski odbędzie się 20 kwietnia w St. Paul's Church przy 277 Blue Street East o godzinie 19.30. Soliści: Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnał, Elżbieta Towarnicka, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka i Jagna Jędrzyńska. Dyryguje Andrzej Rozbicki. Bilety w biurach firm PKO i Polimex. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Cały świat obejdzie, zima tak i nika. Że ten kraj nas przyjął, stworzył nam też, nie można powiedzieć nic złego, wręcz odwrotnie, ponieważ ten kraj nas przyjął i stworzył możliwości dla nas i przyszłość dla naszych dzieci. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka dni temu gościła w Toronto najpopularniejsza gwiazda polskiego filmu, Beata Tyszkiewicz. Kultury Polskiej. Poza jakimiś zawodowymi oczywiście. Pretekstem jest to rap. ...osobowego chóru, 40-osobowej orkiestry i 5 najwybitniejszych solistów z Polski. Dzięki dyrygentowi Andrzejowi Rozbickiemu. Pan Andrzej jest dzisiaj ze mną w studio. Nim przywitam jego, przedstawię Państwu krótki reportaż ze spotkania w przeddzień spektaklu. Tuż przed wielkim spektaklem Nieszporów Ludźmierskich główny sponsor, prezes Janusz Szatoba, przyjął artystów w siedzibie PKO. Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnał, Elżbieta Towarnicka i Zbigniew Wodecki podpisywali wykonany przez artystę malarza Jerzego Kołacza specjalny plakat. Jan Kanty Pawluśkiewicz mówił o powstaniu utworu, którego światowa premiera pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego miała odbyć się następnego dnia. Pan Andrzej Rozbicki, człowiek, który dzięki swojej ogromnej woli dokonał dzieła. Andrzeju, witam bardzo serdecznie. Normalnie nie robimy recenzji w naszym programie, ale jest to prawie jak recenzja. Dzieło, którego dokonałeś, jest wydarzeniem dziesięciolecia. Tak nazwali to ludzie, którzy byli na koncertach. Było tam ponad 2500 ludzi. No, cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to szczególnie również dlatego, że mogliśmy zaistnieć w jakiś sposób w środowisku kanadyjskim. Myślę, że ponad 30% widowni była anglojęzyczna i właściwie recenzje tych osób były no, bardzo, bardzo miłe po koncercie. A właściwie chciałbym również powiedzieć o reakcji mojej córki. Mianowicie po koncercie córka, która ma już prawie 18 lat, po koncercie przybiegła do mnie, zaczęła mnie ściskać. Mówi, tata, ja nie mogę, mi coś tutaj pękło. I ona chciała koniecznie tobie nawet wręczyć kwiaty. Powiedziała, czy ja mogę mojemu ojcu wręczyć kwiaty. To było takie piękne, tak. Świadczy to o tym, że chyba młodzież, która była bardzo liczna, szczególnie na pierwszym koncercie, uwierzyła i stała, była dumna z tej swojej polskości chyba. I to była chyba też jakaś dodatkowa... Ale już mówisz polskości. Popatrz na młodzież, która odbierała ten koncert, prawda? Było bardzo dużo Chińczyków, było bardzo dużo ludzi czarnych. Ta młodzież odbierała to tak, jakby to było dla nich napisane. Przecież oni nie są Polakami, oni nie czuli tej muzyki polskiej tam. Tak, ja uwierzyłem w tą muzykę, będąc w lipcu w Polsce i rozmawiając właśnie z Janem Kantym i słuchając tego kilkakrotnie, doszedłem do wniosku, że właściwie ta muzyka musi być pokazana. I właściwie tą całą wiarę w sobie miałem właśnie, wziąłem z tej muzyki i właściwie z tych rozmów z Janem Kantym, dlatego też robiłem wszystko i żeby się to wszystko udało. A przede wszystkim, jeśli jestem już tutaj, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w tym wszystkim. To ja nie byłem sam jeden, było mnóstwo ludzi, a przede wszystkim chciałem podziękować chórowi, wszystkim chórzystom. Bo jednak wspaniale, było to mnóstwo godzin pracy i prób i mam nadzieję, że będziemy działać dalej, bo się bardzo dobrze zaczęło. Ale nie wiem, czy pamiętasz te rozmowy z solistami, którzy najpierw byli przerażeni, że to zaraz, czy to jest amatorski chór, później okazało się, że to jest profesjonalny chór, bo przecież ludzie, którzy biorą w tym udział, są profesjonalistami. Tak, bardzo duża część. Są to śpiewacy, którzy śpiewali, prawda? Zresztą orkiestra również. Andrzej, ostatnie 20 sekund. Co dalej?
No mam wiele pomysłów. Przede wszystkim jest wielka sprawa, rozmawiałem z Janem Kantym po koncercie i właściwie chcemy to dać do Nowego Jorku, do Chicago. Nie wiem, na ile nam się to uda. Jan Kanty napisał dwa następne nowe dzieła. Na ten temat będziemy rozmawiali w kolejnych programach Rozmaitości. Teraz bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, wrażenia ze spektaklu Nieszporów pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Ale przed nami następne występy, imprezy, które Państwu też polecam. Nadal jeszcze wszyscy żyjemy. Nieszporów Ludźmierskich zaprasza Pan nas na wielką galę. Ten plakat już jest chyba znany wszystkim w Toronto. Miejmy nadzieję. Przedstawi Pan nam na początku gwiazdy, które będą? Tak, więc trzy soprany. Jest to koncert pomyślany, żeby po prostu zaprezentować Państwu wspaniałe głosy. Mianowicie z Polski przyjeżdżają dwie osoby, dwie dziewczyny. Przyjeżdża Jagna Jędrzyńska, solistka Nieszporów Ludźmierskich oraz Barbara Rusin, która jest solistką w Teatrze Wielkim w Warszawie. Obok niej, prosto z Japonii tym razem, przylatuje Anna Safarzyńska, która w tej chwili jest na konkursie w Japonii i również, mam nadzieję, z pewnymi sukcesami zaprezentuje się w Toronto. To są trzy znakomite głosy. Jak Państwo wiecie, sopran dzieli się są trzy rodzaje sopranów. Sopran kolorotrowy, liryczny i dramatyczny. I właściwie mamy wszystkie głosy razem tego wieczoru. Wszystkim paniom akompaniuje Celebrity Symphony Orchestra, 40-osobowa znakomita, myślę, orkiestra już w tej chwili, również chór. Myślę, że dodatkową taką atrakcją będzie udział 40 trębaczy, których zaprosiłem, którzy ćwiczą, zdają się na pamięć we fragmentach za Aidy. Także myślę, że to będzie taka dodatkowa powiedzmy, atrakcja. Jest to po raz drugi znowu wyjście do Kanadyjczyków. Będzie tak, to w Metro Convention Center. Tak. Więc jest to bardzo elegancki teatr. Jest to John Bassett Theatre, który jest obok CN Tower. Bardzo łatwo go znaleźć. Jest to bardzo elegancki teatr. Myślę, że będzie to bardzo elegancki koncert. I dziękuję za bardzo eleganckie, powiedzmy, zaproszenie. Czy pan słyszy tę muzyczkę, którą tam puszczamy z tyłu? Tak. Panie Andrzeju, a co zrobić, żeby dyrygować? Więc ja właśnie chciałem... To wystarczy mi co, nuty? Chciałem dzisiaj powiedzieć, że to jest bardzo proste. Aha. Wystarczy, tak. Trzeba mieć po prostu batutę tak zwaną, prawda? Tak. Można popatrzeć w nutki, żeby było łatwiej, prawda? Jeśli mamy muzykę głośniej, będziemy mieli za chwilę, mam nadzieję, to po prostu trzeba właściwie najważniejszy jest początek, najtrudniej jest właściwie zacząć. Tak się wszyscy śmieją, że właściwie zacząć, a skończyć jeszcze jest trudniej, bo trzeba wiedzieć, kiedy orkiestra kończy. Ja myślę, że my lepiej będziemy dzwonili po bilety do PKO pod numer telefonu 588-1414, zamówimy i spotykamy się 17. 17 w John Bassett Theatre. Serdecznie zapraszam. Ja dziękuję panu bardzo serdecznie, a teraz proszę państwa, podaję państwu pozostałe komunikaty. Firma PKO i Andrzej Rozwicki dali w prezencie Polonii kolejną imprezę, która pod hasłem Kultura należy zapisać przez duże K. Na tej imprezie była oczywiście Elżbieta Wolska i nasz kamerzysta. Zapraszamy Państwa na ten koncert. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. Okazją do dzisiejszego spotkania jest 40-lecie jednej z największych i najbardziej znanych w Kanadzie firm, PKO Trading Company. Nieprzypadkowo czcimy ten spotkaniem ze sztuką. Otóż PKO od lat jest głównym sponsorem najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym polonijnym środowisku. Tak rozpoczął się koncert galowy Trzy Soprany. Trzy soprany, trzy gwiazdy. Z Polski przybyła absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i University of Central England, po debiucie w brytyjskiej operze w Anglii, występach w Skandynawii, związana z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Jagna Jędrzyńska. Po raz drugi już w tym roku w Toronto w urzekający sposób swoim cudownym głosem zaśpiewała pieśń Nieszporów Ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza Matko Boska Ludźmierska.
Kinga Mitrowska, urodzona w Montrealu, również skończyła studia muzyczne w Polsce. Po występach w Japonii, Francji, Czechosłowacji, Włoszech obecnie występuje w Polsce. Przybyła specjalnie na ten jeden występ w Toronto. Z Japonii przybyła kolejna gwiazda, Anna Szafaińskaja. Urodzona w Odessie, na stałe zamieszkała w Toronto. W tym roku nie tylko śpiewała z Luciano Pavarottim, lecz zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie jego imienia w Filadelfii. Symphony Orchestra powstała zaledwie 2 lata temu, by uczcić 50-lecie Kongresu Polonii. Kobietę roku 96, panią Danutę Warszawską, Elżbieta Wolska przedstawiła państwu w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj przedstawia znanego muzyka, nauczyciela, dyrygenta, mężczyznę 1996 roku, Andrzeja Rozbickiego. Mężczyzna roku 96. Tytuł ten zostaje mu przyznany przez Fundację Ireny Marka Markowskich. Andrzej Rozbicki, muzyk, dyrygent, nauczyciel. Swoją karierę rozpoczął w Warszawie, już w trakcie studiów. Miałem taki zespół, kwintet właściwie dęty, gdzie grałem na fagocie. I wysłano nas do Włoch na konkurs, który się tam właśnie odbywał. Pojechało nas 5. I oczywiście żeśmy się całą drogę, właściwie trasa była bardzo atrakcyjna, bo jechaliśmy autobusem przez Wiedeń. W ogóle to był pierwszy wyjazd na zachód. Oczy żeśmy wszyscy otworzyli wtedy i byliśmy do wyboru. Jedziemy, gramy i wygrywamy, albo jedziemy i zwiedzamy. I od tej pory Rozbicki koncertuje i zwiedza. Pierwszym instrumentem, na którym grał, był fagot. Z tym fagotem, co grałem, on mnie właściwie do dzisiaj pomaga. Muszę powiedzieć, że nawet pierwsze $50 zarobiłem w Kanadzie właśnie na fagocie, grając w Royal Canadian Artillery Band tu w Toronto. Zresztą tam poznałem sporo muzyków. I tu się zresztą okazało, że grając na jednym instrumencie, czy nawet na trzech, jak ja do tej pory próbowałem, to właściwie nie mam specjalnie żadnych szans w Kanadzie. Mimo sukcesu w Polsce i w Europie, w Kanadzie trzeba było wszystko zaczynać od początku. Ksiądz Bąk zatrudnił mnie do świętego Maksymiana Kolbe jako dyrygenta. Sprawdzał, pamiętam jeszcze te wizyty u niego w domu, sprawdzał, czy ja mam żonę, czy ja mam dzieci, jak to wszystko wygląda. Tak wtedy takie to były te wtedy czasy, może, nie wiem. W każdym razie. I u księdza prowadziłem chór Harfa, myśmy się tak nazywali, prowadziłem przez właściwie 3 lata. To był 85-88 rok. Zresztą z tym chórem pojechałem do Polski, byliśmy we Włoszech, wygraliśmy konkurs w Koszalinie. Andrzej Rozbicki mówi o muzyce jak o największej miłości. To jego pasja i życie. Czy mógłby żyć bez muzyki? Ja myślę, że chyba nie, bo jednak to takie są, powiedzmy, duże słowa. Ja myślę, że nie, bo właściwie cały czas, całe moje życie właściwie to jest. Ja pamiętam, jak ojciec mnie prowadzał. Małym takim małym chłopcem i prowadzał mnie na fortepian i pamiętam moją panią nauczycielkę, gdzie powiedzmy po wykonaniu powiedzmy kilku jakichś tam pasaży. Oczywiście ja grałem w piłkę wtedy, tak każdy na podwórku, wpadałem spocony z brudnymi tymi rękoma, więc ona tłukła mi po łapach, pamiętam jak dzisiaj. No oczywiście szedłem, myłem te ręce i powiedzmy te gamki później żeśmy grali. Ale później oczywiście ja miałem, tato mnie wysłał na akordeon, grałem na akordeonie, później grałem na saksofonie, także właściwie to wszystko rosło. I nadal rośnie kariera Rozbickiego, a jego talent rozwija się.
W Polsce uwierzył w siebie. W czasie studiów ukończył jednocześnie dwa wydziały. Otrzymał dyplomy z dyrygentury chóralnej i instrumentów dętych. Co mi w sumie bardzo się przydało w Kanadzie, bo jednak wszyscy na początku chcieli widzieć, jak ten dyplom wygląda, a ten dyplom nawet mam nie jeden, a dwa. W związku z tym UofT w Toronto dało mi degree Master of Music Education and Music Performance. Także mam oficjalny tytuł tutaj, który powiedzmy pomógł się dostać do szkoły kanadyjskiej, zresztą z miejsca. Tak. Nieprzypadkowo też on właśnie podjął się prowadzenia koncertów nieszporów ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza. Ale uwierzyłem w tę muzykę. Autentycznie ono to mnie ruszyło. Zacząłem słuchać codziennie. Czym więcej słuchałem, tym mówię, ja muszę. A jeszcze mi tutaj pewni ludzie powiedzieli, Andrzej, jeśli ty nie zrobisz, to tu nikt nie zrobi, ty musisz. Tak jakoś nabili mnie, napompowali mnie, powiedzmy, tą energią. No i zacząłem rozmowę. Zadzwoniłem do pana Janka Kantego i właściwie żeśmy zaczęli rozmawiać. Kolejnym sukcesem był koncert z okazji 40-lecia firmy PKO. Trzy soprany. Bardzo jestem, że tak powiem, zadowolony z tej ostatniej współpracy z PKO. Myślę, że PKO też ma podobne zdanie. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zrobimy, nie będziemy czekać na następny jubileusz, tylko zrobimy następny jakąś dużą sprawę i duży koncert. Wprawdzie maestro nie lubi mówić o planach na przyszłość, ale plany przecież ma. Planów ja mam dużo. Ja myślę, że planów nie mam nie tylko na tydzień, na rok. Ja mam na właściwie wypełnionych pomysłami. Ktoś mnie się spytał właśnie. Ja pomysłów mam do końca życia, powiedział, tylko czy starczy mi czasu, żeby je zrealizować. Chciałbym, żeby u nas z nami śpiewali najlepsi z najlepszych. Andrzej Rozbicki wnosi w życie kulturalne dobre tradycje muzyczne. Tak jak do swojego domu wniósł dobre tradycje wyniesione z domu swoich rodziców. W jego domu panuje cudowna, rodzinna atmosfera. Ania właściwie ma duży, duży talent, bym powiedział. Większy aktorski, bym powiedział, nawet niż muzyczny. Ania gra i gra na klarnecie i gra na fortepianie, gra właściwie, czyta nuty przede wszystkim, co jest ważne. Ale ja ją widzę na scenie, ja ją widzę, ona ma bardzo duże zacięcie aktorskie. Najładniej tatę parodiuje, także z moim akcentem, ze wszystkim razem. Także jest to taka dosyć utalentowana dziewczyna. Żona jest lekarzem. Żona była w Polsce lekarzem okulistą. Tutaj zdała ten egzamin medyczny i właściwie mieliśmy do wyboru przeprowadzić się do Halifaxu albo gdzieś indziej, bo tam miała w jakiś już powiedzmy nagraną sprawę internshipu, aleśmy się zdecydowali tutaj i ona zrobiła College of Naturopathy Medicine. Zrobiła tu licencję. Jest jedną z nielicznych osób, która ma licencję tak zwanego naturalnego leczenia. Ona jest dla mnie najlepszym lekarzem. Ja myślę, że nie jestem również najgorszym muzykiem dla niej. A dla nas Andrzej Rozbicki jest mężczyzną roku 96. Jako Polacy jesteśmy dumni z mistrza i życzymy dalszych sukcesów. Warto tak żyć, by nie tylko samemu cieszyć się życiem, lecz by i innym dawać radość i przykład godny naśladowania. I my gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Po przerwie na reklamy nad organizacją, która dba o zachowanie naszej kultury, naszej tradycji i mowy polskiej. W Związku Polaków trwają przygotowania do obchodów 90-lecia. W Polonii słyszy się głosy, że dobro związku zostaje sprzedawane. Czy tak jest rzeczywiście? Elżbieta Wolska rozmawia z prezesem Związku Polaków w Kanadzie, panią Danutą Warszawską i administratorem związkowca, panem Januszem Pietrusem. Związek Polaków w Kanadzie obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Ta najstarsza polonijna organizacja prowadzona jest obecnie przez prezes Danutę Warszawską. Fundacja Reymonta, działająca przy Związku Polaków, przyznaje corocznie stypendia studentom polskiego pochodzenia. Organizuje też coroczne konkursy recytatorskie. Teraz przez piknik, który będzie w Place Polonaise w Grimsby, na który zapraszamy całą Polonię. Najważniejszym punktem kulminacyjnym 90-lecia Związku Polaków w Kanadzie będzie koncert zorganizowany na cześć Związku Polaków w Kanadzie, najstarszej etniczno-kulturalnej organizacji w Kanadzie. Tu chciałabym powiedzieć, że będzie organizowany przez PKO i Związek Polaków. W Metro Toronto Convention Center odbędzie się koncert z okazji 90-lecia Związku Polaków w Kanadzie. Na koncert ten, przygotowany przez znanego muzyka i dyrygenta Andrzeja Rozbickiego, przybędzie z Polski Konstanty Andrzej Kulka i aktor krakowski Jacek Wójcicki. Na temat tego koncertu rozmawia z prezesem Związku Polaków w Kanadzie, panią Danutą Warszawską i mistrzem Andrzejem Rozbickim, Elżbieta Wolska.
Panie prezes, jak to się stało, że Związek Polaków w Kanadzie, który jest najstarszą organizacją, bardzo tradycyjną organizacją, nagle w bardzo nietradycyjny sposób będzie obchodził 90-lecie swojego powstania? Inicjatywa koncertu wyszła z firmy PKO od prezesa pana Janusza Szatoby, a tą decyzję bardzo szybko podchwycił bardzo utalentowany i ceniony chyba przez wszystkich w Toronto maestro Rozbicki. Więc dla mnie jako prezes Związku Polaków w Kanadzie było to szczególnie ważnym wydarzeniem, bo dzieje się to z okazji 90. rocznicy i uważam, nie zawsze musimy obchodzić tak, jak obchodziliśmy w przeszłości. Uważam, że coś nowego jest bardzo ważne i mile powinno być widziane przez wszystkich. Czy jest to zapowiedź zmian, które mają być w Związku Polaków? Proszę Panią, zmiany powinny być zawsze, bo przecież tylko przez zmiany dochodzimy do jakichś ważnych wartości i osiągamy nasze cele. Mnie zależy na tym, aby organizacja szła naprzód i rozwijała się. Proszę Panią, jak można nie skorzystać z okazji, kiedy jedna firma po drugiej firmie oferuje swoje zaplecze finansowe? Związek Polaków w Kanadzie ponosi najmniejsze w tym koszta i właściwie wykonujemy najmniej pracy, bo koszta związane z tym są w części pokrywane przez PKO, przyjazd artystów przez PKO, sala zagwarantowana przez PKO, Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza przyszło z wielką pomocą, pani stacja telewizyjna CFMT przyszła z pomocą. Zapowiada się bardzo ciekawie, przyjeżdżają artyści wysokiej klasy i powinniśmy tylko przyklasnąć tym, a szczególnie osobie, która tak ciężko pracowała i do dzisiejszego dnia pracuje. Chylę czoło przed taką osobą, która nie jest związkowcem, ale jeśli coś robi 24 godziny prawie na dzień, to chyba dla nas związkowców, dla nas zrzeszonych w Polonii powinno to coś znaczyć. Oby tylko takich koncertów było znacznie więcej, nie tylko dla Związku Polaków w Kanadzie z okazji 90. rocznicy, ale panie mistrzu, oby dużo, dużo więcej. A tego nam trzeba w Polonii, bo mamy z czym wyjść wśród innych, nie tylko wśród siebie. Panie Andrzeju, czy 1 stycznia 97 roku, kiedy pan stanął razem z panią Warszawską na scenie i odbieraliście tytuły Kobiety Roku i Mężczyzny Roku, to był właśnie ten moment, że pan postanowił zrobić coś dla Związku Polaków, czy to później w trakcie roku wyszło? Nie, ja przyznam szczerze, że nie było wtedy jeszcze żadnych rozmów na ten temat. Ja myślę, że my wszyscy dorastamy do pewnych spraw. I ja się bardzo cieszę, że nasza Polonia tu w Toronto zaczyna obchodzić wielkie jubileusze właśnie w taki inny sposób. No ale to również dzięki panu. Tak, ale za mną jest też mnóstwo osób, które pracują, jest mnóstwo chórzystów, jest mnóstwo osób, nie które... Nie mówię o organizacjach, bo organizacja... Tak. Dzięki panu Kongres Polonii Kanadyjskiej miał piękny koncert z okazji 50-lecia kongresu, PKO z racji 40-lecia, SPK z racji 50-lecia, teraz 90-lecie Związku Polaków w Kanadzie. Co następne? No, szykuje się następna duża impreza. Nie wiem, czy wypada mi w tym momencie absolutnie mówić. Absolutnie tak. Tak? Nie? 22, powiem tylko dwóch słowa, 22 listopada odbędzie się wielki koncert ku czci naszego Ojca Świętego z okazji rozpoczynającego się 20-lecia pontyfikatu. To tyle mogę powiedzieć na dzisiaj. I to będzie koncert w kościele Maksymiliana Kolbe na ołtarzu z wielkim chórem, połączone chóry będą, będzie orkiestra symfoniczna, będą soliści z Polski i będzie specjalny gość. Aktor, największy góral, bym powiedział, naszych wszechczasów. Chce pan zdradzić tajemnicę, kto to będzie, czy nie? Nie? Nie. Nie. No, zapowiedział się Marek Perepeczko, więc mam nadzieję, że słowa dotrzyma. Nie będę panu teraz gratulowała, nie będę gratulowała pani prezes, bo jeszcze jest za wcześnie. Spotykamy się 26 października, a później zapraszam oczywiście i panią prezes, i pana maestro do programu Rozmaitości. Nasza stacja CFMT, która jest jednym ze sponsorów, została zaproszona na ten koncert. Zarejestrujemy ten koncert dla naszego programu. A po przerwie na reklamy przedstawimy Państwu jednego z prawników torontońskich. Dante Andrzej Kulka oraz niezwykle popularny śpiewający aktor, gwiazda Piwnicy pod Baranami, Jacek Wójcicki. Solistom towarzyszyć będzie Celebrity Symphony Orchestra pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego.
Przedstawimy Państwu rozmowę, którą z Konstantym Kulką zaraz po jego przylocie do Toronto przeprowadził Edward Zyman. Przypomnijmy, że Konstanty Kulka, etatowy solista Filharmonii Narodowej, wielokrotnie objechał z tą orkiestrą niemal cały świat. W swej karierze wykonał dotąd ponad 1600 koncertów symfonicznych i recitali oraz grał z najlepszymi orkiestrami świata. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj pan Konstanty Kulka. Witamy Pana serdecznie. Dzień dobry. Pańska wizyta oznacza, że będziemy mówić o muzyce. Pan jest w Kanadzie nie po raz pierwszy, ale w Toronto. Witamy Pana pierwszy. W Toronto jestem po raz pierwszy, tak. Byłem wielokrotnie w Montrealu, ale w Toronto akurat po raz pierwszy. Czym są dla Pana tego typu wojaże, podróże artystyczne? To jest moja praca praktycznie rzecz biorąc. Ja gram koncerty, jeżdżę po całym świecie. Właściwie byłem, można powiedzieć, wszędzie. Grał Pan z najwybitniejszymi orkiestrami. Tak, z wieloma orkiestrami. Cała Europa, Ameryka Północna, Południowa, Australia, Japonia, tam jakieś inne kraje jeszcze. Mam mniejsze, większe. Także tych koncertów mam ze sobą bardzo dużo. No, gram już ponad 30 lat koncerty. Zadam Panu pytanie, może naiwne. Czy artysta tej klasy, co Pan, przeżywa coś na kształt tremy? Oczywiście, trema jest zawsze. To jest zjawisko nieuniknione. Jest tylko pytanie, jak długo ona trwa i w jakim jest wymiarze, że tak powiem. No, ja na ogół szybko się opanowuję i ta trema jest nawet pożyteczna i korzystna, to jakoś podbudowuje, to człowiek stara się jak najlepiej grać i to jest dobrze, bo grać koncerty zupełnie bez tremy, to znaczy grać zupełnie obojętnie. Lekceważyć publiczność. Tak, jakby. Proszę Pana, czy możemy powiedzieć kilka słów na temat Pańskiego repertuaru? Co Pan lubi najbardziej grać? No cóż, nie jestem tutaj specjalnie bardzo oryginalny. Lubię takie pozycje grać jak utwory Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego. To, co właściwie publiczność lubi najbardziej. Więc to są również moje. Czy publiczności są na całym świecie jednakowe? Myślę, że tak. Tu się specjalnie chyba publiczność nie różni, czy polska, czy amerykańska, czy niemiecka, francuska, wszystko. No myślę, że gusta są mniej więcej podobne. Problem nowoczesność, tradycja w sztuce. Co Pan o tym sądzi? No cóż, ja muszę być tak zwanym profesjonalistą, który gra wszystko. Niektóre rzeczy gram chętnie, niektóre mniej chętnie. Oczywiście muzyka współczesna to są różne utwory i muszę powiedzieć, że niektóre po prostu nie są dobre. Dlatego ograniczam granie muzyki współczesnej do pozycji naprawdę dobrych. Tu mogę powiedzieć, że wielokrotnie graliśmy z panem Krzysztofem Pendereckim. Jego koncert skrzypcowy, jeździliśmy wszędzie, byliśmy w całej Europie, w Ameryce Północnej. Też oba nagrałem na płytę. Czyli są dobre pozycje, ale jest wiele też złych, które na pewno... Jak w każdej dziedzinie sztuki. Tak, które po prostu znikną w pewnym momencie i więcej się nie pokażą. Czy dla Pana jako wirtuoza ważną funkcję spełnia krytyka muzyczna? Czy jak w ogóle, jaką funkcję pełniła w Pańskim życiu? No więc krytyka muzyczna pełniła funkcję w moim życiu bardzo minimalną. Muszę w ogóle generalnie powiedzieć, że dobrych krytyków jest znacznie mniej niż złych krytyków. To jest, to już nie chcę tutaj używać tego powiedzenia, tej słynnej fraszki, że krytyk i eunuch z jednej są parafii. Każdy wie, jak żaden nie potrafi, prawda? Ale bywają recenzje tak bzdurne i tak jakieś w ogóle niedorzeczne, że to po prostu trzeba się troszkę pośmiać przy czytaniu. Krytyków dobrych jest paru, oczywiście. I pewną rolę na pewno oni odegrali w moim życiu, ponieważ bardzo dobrze jest czasem posłuchać paru uwag, które są dobre, mądre, pożyteczne. A czy reakcja publiczności jest dla Pana ważnym wskaźnikiem? Reakcja publiczności jest najważniejsza, bo przecież w końcu my gramy dla publiczności. Proszę Pana, jaka jest pozycja polskiej muzyki współczesnej na tle muzyki światowej? Wiodąca. Polska muzyka współczesna, myślę, że to jest w ogóle przodująca w tej chwili na świecie. Przecież te wspaniałe nazwiska naszych kompozytorów, Penderecki, Lutosławski, Bert i tak dalej, już nie będę wymieniał wszystkich. Gdybyśmy mieli tak silną gospodarkę jak kulturę, to byśmy byli przodującym krajem na świecie. Proszę Pana,
Co pan przygotował dla miłośników pańskiego talentu tu w Toronto? Będę tutaj grał muzykę bardzo popularną, mianowicie utwory Henryka Wieniawskiego. Będą to druga i trzecia część koncertu skrzypcowego oraz Polonez de Dur i Legenda. Mogę panu tylko pogratulować pańskiej wspaniałej kariery i życzyć, czego jestem zresztą pewny, bardzo ciepłego przyjęcia przez miejscową publiczność. Miło mi bardzo, dziękuję bardzo. Dziękujemy za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki, światowej sławy polskiego skrzypka oraz Jacka Wójcickiego, śpiewającego aktora, wieloletniej gwiazdy Piwnicy pod Baranami, solisty Nieszporów Ludźmierskich, odbędzie się 26 października o godzinie 19 w John Bassett Theatre w Metro Toronto Convention Center. Solistą towarzyszy Celebrity Symphony Orchestra pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego. Polska Orkiestra Dęta Orzeł Biały zaprasza na wielki koncert. Już za dwa tygodnie wystąpi w Toronto Jacek Wójcicki. A oto Jacek Wójcicki podczas swojego ostatniego pobytu w Toronto